przystojni, fajni, dobrze zbudowani, to jednak chyba mile ogląda się tutaj w Twoim mieście Łodzi tę koszykówkę streetballową na najwyższym poziomie, prawda? Serce mi rośnie, patrząc na te rozłożone cztery boiska, na czerwony parkiet rozłożone i na te kosze, i na emocje, które związane są z tym, że wszyscy obserwują czas, ile minut pozostało do końca, jaki jest wynik. Cudowne miejsce na to, żeby tutaj grać. No właśnie, cudowne miejsce, miasto Łódź, miasto koszykówki, niewątpliwie. Przecież stąd najlepszy koszykarz Polski, Marcin Gortat, to również jego rodzinne miasto, ale jutro te eliminacje, które Ciebie, myślę, na pewno też bardzo interesują, czyli eliminacje kategorii Open kobiet. Żałuję bardzo, że tak mało zespołu się zgłasza. Znam mnóstwo koszykarek, które mogłyby tutaj zagrać w różnych kategoriach U15-U18. Żałuję, że tak mało jednak jest tych drużyn. Oczywiście czekam na każdą eliminację i na każdy mecz tak samo niecierpliwie. Jeszcze może mało drużyn, jak powiedziałeś, ale jednak w tej kategorii Open to będą grube ryby. Bo z tego co wiem, w każdym zespole bardzo profesjonalne zawodniczki jutro. I bardzo fajnie, niech się tak dzieje i czekam na to, że będą tutaj moje koleżanki z boiska grały, oczywiście te młodsze. Ela Nowak, złota medalistka Mistrzostw Europy z 99 roku. Złoty medal na szyi, złoty medal. Jeśli gdzieś jeszcze masz go w specjalnym miejscu schowanego? Tak, ma piękne, kolorowo, różowo-złote pudełko i patrzę na to pudełeczko codziennie, ponieważ stoi na moim biurku. Absolutnie niepodważalny sukces polskiej reprezentacji, polskiej koszykówki. 99 rok, raz jeszcze, to było finał chyba z Rosją, tak? To już, nie. Francją, właśnie z Francją, po finał z Rosją i tam był dramatyczny mecz. Finał z Chorwacją. A to wszystko pamiętam. Finał z Chorwacją o Olimpiady Sydney 2000 wygrany, potem półfinał z Rosją wygrany i finał z Francją wygrany. Wszyscy to śledziliśmy, wszyscy. My pamiętamy, pan pamięta, prawda, z brodą, ja pamiętam, pani, no tamci już nie, ci młodzi to już nie, to tam się, oni nie pamiętają, ale to otworzycie z YouTube'a, Ela Nowak tam grała, na pewno pokażecie, wujek YouTube pokaże wszystko, w ogóle, także przypomnijcie, my trzymamy kciuki, może właśnie takie turnieje spowodują, że ta polska koszykówka, w sensie kobieca koszykówka jeszcze bardziej się fajnie odbuduje i faktycznie, kto wie, czy niebawem nie będziemy grali o najwyższe cele, tego życzymy. Czekamy jak najbardziej, a my czekamy już na pierwsze półfinały, które rozpoczniemy o godzinie 12.40. Mamy jeszcze 30 minut przerwy. Póki co zachęcamy do tego, aby sobie wyskoczyć, coś zjeść, coś popić, coś wypić. Przypominam, pamiętajcie oczywiście o tym, żeby trzymać jakoś tutaj wszystko w ryzach, porządek. Wrzucamy ładnie papierki do kosza, butelki do kosza. Widzę, że to wszystko jest zachowywane, więc to nas absolutnie nie.